Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Dzisiaj będziemy zaczynać cały czas tylko w jednym miejscu. Pamiętacie, na poprzednim odcinku mówiłem, że jest tutaj taka góra, z której powinno być wszystko ładnie widoczne. Nie? I ja się tutaj będę teraz cały czas pojawiał w tym miejscu, to będzie mój ulubiony dzisiaj respawn. I mam nadzieję, że uda mi się upolować z tego miejsca jakieś ciekawe dropy. Zobaczcie, jestem teraz na bardzo wysokiej górze i teraz dosłownie cały ten obszar tutaj widzę. I no, teraz nie widzę żadnego dropa, tak jak się rozglądam. Poczekajcie, zaraz sobie jeszcze zobaczę, obrócę kamerkę. Ale chyba nic nie widzę. W tym miasteczku też tam nie widzę żadnego dymu ani nic. Natomiast będę tutaj się dropił za każdym razem, żeby właśnie zobaczyć, czy jest to jak... O, tam coś jest daleko. Żeby zobaczyć, czy uda nam się po prostu coś na samym początku fajnego wydropić, nie? Już ktoś tam pojechał, widzę, w tamto miejsce, cholera. Ten dym z daleka widać, w ogóle graczy też z daleka widać, jak się gra na tym trybie. Więc, no, jak się jest na takiej górze i, wiesz, pokrywa się wzrokiem taki duży obszar, no to można naprawdę bardzo, bardzo dużo osiągnąć w tym trybie Fortnite, prawda? Jeszcze jest jedno takie miejsce na mapie, z którym moglibyśmy się teoretycznie... O, Supra jest. Supra, dawaj, Supra. Którym moglibyśmy się zainteresować. Oj, na asfalcie będzie ciężko Supra wyprzedzić. To jest góra, ta najwyższa góra w Forzie Horizon, na której też moglibyśmy się zrespić i z niej patrzeć, gdzie są dropy, nie? I wiecie, chodzi o to, że jak się jest na górze, to po prostu wszystko ładnie widać. I widać gdzieś tam daleko jakiś dropik. Wiesz, można go od razu zgarnąć i wiesz, gdzie on jest. I trzeba szukać gdzieś tam po lasach i tak dalej, nie? Patrz, jaki bredny gościu. Ale on nie wie, że Mini Cooper to nie jest wcale złe auto. Zobacz, on trochę ze mnie tak drwi teraz, nie? Że niby on jest taki dobry, on ma Suprę, to mnie rozwali. Ale właśnie to jest najgorsze, bo to często graczy właśnie gubi, nie? I ta Supra wcale nie jest tutaj taka szybka w tym trybie Fortnite. I zobaczcie, jak gościu daleko w tyle teraz został, nie? Ja teraz mogę pojechać sobie na skróty, pojechać sobie na hopę. Nie wiem, czy mi to wyjdzie na zdrowie, ale spróbuję tak zrobić. Pojadę sobie na hopę, przeskocz na drugą stronę. Gościu to zrobi to samo. jak ciśnie teraz, nie? Drwił ze mnie, spychał mnie. Zobaczymy, co zrobi teraz. Jedzie za mną. Ja chyba, nie wiem, czy uda mi się doskoczyć na drugą stronę, może być ciężko. Jezu, to jest zawsze taka niewiadomość z tym Mini Cooperem. I patrz, on sobie tutaj doskoczy, czy nie doskoczy, jak myślicie? Chyba doskoczył, ale wydaje mi się, że raczej go pokonam. Zobacz, spychał mnie, tam drwił ze mnie, że ja taki słaby jestem, a teraz biorę jego auto. To jest najlepsze, nie? Ale tak, będziemy się dzisiaj rozglądać za różnymi dropami fajnymi. No, teraz sobie ogarnęliśmy superkę. Jezu, jaki ten samochód jest strasznie wolny. Boże, ja chyba myślę, że on jest totalnie stokowy tutaj. Supra bez żadnych ulepszeń jest mega, mega słaba ogólnie. W ogóle te stare samochody to wiecie, dużo palą, słabo jeżdżą. Taka technologia niedorozwinięta trochę, no nie? Bez modyfikacji Supra słaba jest. Kurde, podobał mi się ten pojedynek w sumie. Czasami fajnie jest takiego brudnego gracza pokonać, nie? Taki wywyższa się nad tobą, a ty go pyk! Mini Cooper ogólnie jest bardzo dobrym autem i można pokonać często samochody z klasy dużo wyższej, tak jak widzicie tutaj czwarty poziom. Gdyby gościu jechał normalnie, nie próbował tam coś kombinować, spokojnie by mnie rozwalił, nie? Pojechałby sobie prosto tą drogą, nie pojechałby na skróty. Kurde, lekko. Ale nie, on musiał pokazać, że jest lepszy. Znowu Toyota Supra, Jesus. Z tego, co mi pisaliście w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, jest nowy samochód do zgarnięcia w tym trybie teraz. Jest to Mercedes Unimog na trzecim bodajże poziomie, z tego, co mówiliście. Teraz bazuję na tym, co mówiliście, ale nie sprawdzałem i nie trafiłem jeszcze na to auto. Jak trafimy, weźmiemy, przetestujemy. Tu mamy jakiegoś wariata, dawaj go. Wiktoria? Nie. Tak, Wiktoria. No dobra, jedziemy. Wiktoria to jest dobre auto i tak, wiecie co? Ono może być nawet lepsze od mojej Supry. Bo Supra jest tragiczna, jeśli chodzi o jazdę po prawdzie.
jeśli chodzi o jazdę w ogóle. Się nie da jechać do przodu. Tam Wiktoria, Wiktoria ładnie tam ciśnie, zobacz, już jest z przodu, już jest prawie na tej górze, nie? Ja nie mogę z miejsca ruszyć. Jest bardzo słaby samochód ta Supra. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, for pole. Pyk. Jeszcze się nie poddajemy, nie? Pyk. Powinienem go zaraz tutaj myknąć. Mam trochę, powinienem mieć trochę lepsze przyspieszenie na, jak już się rozpędzę. I trochę wyższą prędkość maksymalną. Nie dużo, ale troszeczkę powinno być lepiej pod tym względem. Jak w nic nie uderzę, już muszę ryzykować i tak wiesz, nie hamować, cisnąć ile się da. Jak w nic nie uderzę, to powinno być spoko. O, teraz tu na rondo powinniśmy jakoś trafić. Jest! Dobra, wyścignąłem go. Supra nie najlepsza, ale... O, tutaj już nie mogłem nic zrobić, ona po prostu leciała jak pocisk. O, zobacz, jak długo trwa ruszenie z miejsca. O Boże, chyba mnie pokona. Jedzie, jedzie, jedzie. Blokujemy. O! Pokonał mnie. Także uwaga, niepopularna opinia, Supra jest mega, mega słaba. Jak się nie wsadzi tam czterech inhalatorów, to nie jedzie. Nie no, ale tak w trybie jest ogólnie słaba, bo ona jest tam słabo stunigowana, nie? I nie da rady nią na offroadzie jeździć w ogóle. A nawet jak się rozpędzisz, to później ciężko ją opanować. Jest kilka właśnie takich samochodów z napędem na tył, które ciężko sobie radzą. I nawet niektóre samochody z napędem na 4 koła, no radzą sobie bardzo słabo na offroadach. Jest tam chyba jedno takie Ferrari, które jest mega, mega słabe właśnie do tego. Tu mam taką specjalną wersję BMW GTR. Bardzo, bardzo rzadki samochód w rzeczywistości, a także w Fordzie ciężko go zdobyć. Nawet nie wiem, czy można go... Chyba nie ma go normalnie w sklepie, nie? Raczej nie ma i on nie jest zrobiony do driftu, ale... Mimo wszystko, kurczę, ładnie driftuje. Poważnie, jest... Ja wam mówię, wszystkie BMW-ki są zrobione do driftu. No, już standardowo, fabrycznie, to są driftowozy. Dobra, muszę szybko wybrać to miejsce, bo dzisiaj startujemy z tamtej góry. Poprzednim razem nie było za dużo dropu w tym miejscu. Ja startuję sobie stąd, bo to jest najbliżej tej takiej góry. Wystarczy pojechać sobie w lewo i już jesteśmy na miejscu. No i zobaczcie, lądujemy sobie. I jedziemy sobie prosto na tą tutaj górę i zobaczymy, jaki będziemy mieli widok. Mi się to trochę nie podoba, bo wy będziecie kopiować moje taktyki, a potem ja was spotykam w grze, patrzę, że niektórzy powielają moją taktykę i tak myślę, kurne. A czy no wiesz, no może nie jestem pionierem w wymyśleniu wszystkich taktyk, bo ktoś też mógł wpaść na taki pomysł. No kurczę, identyczny tak jak ja, to takie trochę... A, zaraz, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Nie w tą stronę chyba pojechałem. O, dobra, mamy ten widoczek. I proszę, widzicie, że tam daleko już gdzieś jakiś dropik jest. Jeden dropik widzimy. Drugiego na razie nie widzę, pewnie będzie gdzieś tam po prawo. Ktoś tutaj do mnie podjeżdża, gościu, ja jadę po dropa, o co ci chodzi? Widzicie, ktoś tu kurde już jest, ktoś już tu czegoś szuka, guza szuka czy czego, no? Jadę po dropa, zauważyłem go sobie pierwszy. Pik. Zobaczcie, jak szybko możemy zjechać, nie? W to miejsce, żeby zgarnąć furę. Uuu, całkiem dobrze, Gulf. Co prawda nie... Mam nadzieję, że uda się dzisiaj Unimoga trafić. Ponoć nie jest to łatwe. Ale już Gulfa mamy, to jest dobre auto. Już wielokrotnie nim wygrywałem. W porównaniu do Supry, z tego samego poziomu. Golf jest na czwartym poziomie, Supra jest na czwartym poziomie i Golf bije na głowę Suprę czterokrotnie. Naprawdę. Ja wiem, że to jest niepopularna opinia, że mówię, że Supra jest słaba, ale tak jest, no. To jest po prostu stare auto. Stare auta nie prowadzą się jakoś fajnie i nie mają jakichś fantastycznych osiągów bez tuningu. A na górze mamy coś ciekawego? Nie, bo już by ktoś to zgarnął. Wiktoria wygrała ze mną przedtem, ale ona była nawet troszeczkę wolniejsza od Supry, nie? Ona ma bardzo długie biegi, ma potężny silnik V8, naprawdę, naprawdę mega, mega dużo, dużo, dużo mocy tam mamy. Ale no niestety, to nie wszystko, nie? Dobra, coś tutaj mamy, jakiegoś ziomeczka. Czwarty poziom, tu już możemy spokojnie rywalizować i wygrywać. Ktoś ucieka, to wygląda jak Mini Coopa. Nie, szuka szczęścia.
Niech weźmie sobie tą Wiktorię może, nie? Tam na górze była, pojedzie tam w ogóle. Schował się za krzakami i uciekł. Ale nie. Będziemy za nim jechać, zobaczymy co się trafi. To chyba będzie, o, jest z góry zjeżdża jakiś inny gracz, to może jego weźmiemy na pojedynek. Może ma jakieś fajne auto. Gdzieś się tam skitrał, zniknął z mapy. Ale on tu jest, o, pojawił się znowu, nie ruszył się. Się pojawił, jedziemy po niego. Myślisz, że jak ja tu pionowo pod górę jadę, to mam jakieś fajne auto, ale to jest tylko golf, to jest tylko golf. O, pojechał po innego gracza, kurde. To coś fajnego, co to tam jedzie? Który poziom? To coś szybkiego chyba jest. Gra na klawiaturze. To Supra! Bierzemy Supra, chodź! Chodź Supra, chodź! To boty wjechał. Ja wiem co on kombinuje, on się teraz pojawi na tym, na drodze, nie? A ja już tutaj będę czekał. Hello! O, dobra. Znam ten trik, jest ze mną te numery, ja nie gram w Fordze od wczoraj. Pojedziemy sobie tutaj kawałek shooterkiem. A widzieliście jaki jest fany? Od razu do wody. No mówię, Supra jest słaba, to już gracze pewnie niejednokrotnie się przekonali o tym, że to jest samochód po prostu nie do jazdy w eliminatorze. Golf dużo lepszy, jest taki uniwersalny. Może też czasami go zarzuci, ale generalnie da radę się z tego wydostać, nie? Masz napęd na 4 buty, to lecisz. Muszę tutaj jakoś kopalnię ominąć, po prawej stronie na mapie widzę wielką kopalnię. Za mną przez chwilę ten Mini Cooper jechał, nie wiem co on ode mnie chciał. Chciał poczuć się bezpiecznie, że jedzie za kimś, kto ma wyższy poziom i jest w pojedynku, to go nie wyzwie, czy nie? Nie wiem. W każdym razie pojechałem tak sobie na przełaj trochę przez góry. Ta Supra w ogóle nie podjęła jakiejś takiej konkretniejszej walki. Ani nie poszukał sobie jakiejś drogi na skróty, ani nic, tylko... Teraz bym mógł mnie spokojnie pokonać, bo ja tu gdzieś kluczę w tych kamieniach, w tych takich zjazdach. Ojej, tu jest twardy murek. Nie, spokojnie bym mógł podjąć tą walkę i bym mógł mnie rozwalić, ale no, często gracze właśnie się poddają i nic nie robią ze swoim życiem, tylko czekają aż ktoś ich pokona. Chociaż nie, kawałek przejechał, gdzieś tam się rozwalił. O, tutaj już ktoś ma bowlera. O, man. Widzę tego gościa w Suprze po drugiej stronie. Miło pokonać kolejną Suprę w poprzednim wyścigu. To już jest inny gracz, wiadomo, ale w poprzednim wyścigu, znaczy no, w trybie podejściu, no to co, atakowała mnie Supra biednego Mini Cooperka, no. Dobra, mamy TRX-a, bardzo fajnie. Co my tu... Mini Cooper to nie chce go nawet. Jezu, po co on na czołówę do mnie jechał, ej. Nie chcę się ścigać z Mini Cooperem. Chociaż już kurde, tu zaraz koniec meczu jest. 14 graczy zostało? Kurczę, to na meczu jakiś wymiatacz chyba jest. Ja jestem prawie poza strefą. Ktoś wziął samochód z 7 poziomu. Ej, ja się tu muszę trochę postarać. Powinienem tego Mini Coopera na pojedynek wyzwać. Bo tu zaraz koniec mecza będzie. Ej, co jest? Czekaj, jedzie. Czekaj. Nie ten przycisk nacisnąłem. Dobra, tam na pewno nie będzie checkpointu. Jedź. O, dziękuję, ktoś mi pomógł z tyłu. Jakiś dobry golf. Jedziemy. Nie wiem właśnie, czy tutaj nie cisnąć na przełaj, bo checkpointy powinny być już krótkie, a ja mam samochód, który na przełaj doskonale się nadaje. Także ciśniemy tu pod górę. Zobaczcie, jak on sobie świetnie radzi. Te wszystkie nierówności on tutaj połyka. I powinien być dosyć sterowny przy takiej właśnie, przy takiej jeździe po wybojach. Więc powinienem przy, no powiedzmy takiej umiarkowanie szybkiej jeździe móc wymijać dosyć swobodnie różne tutaj drzewa i jakieś przeszkody. Nawet jadąc w lesie. Ale nie chcę przesadzać z prędkością, bo nie ma po co. A po drugie, no właśnie, mogę się zatrzymać do zera i będzie koniec, nie? Przez rzeczkę, pyk. Chciałbym się kiedyś w rzeczywistości czymś takim dużym przejechać. Widziałem raz Forda Raptora na drodze i powiem wam, że tak jak w grze tutaj to Ford Raptor ma taki... Samochód jak samochód, nie? Ale w rzeczywistości jak zobaczysz, wiesz, po drodze jeździ jakiś Volkswagen Passat, jakiś Deutico, Cinquecento, nie?
no to jak zobaczysz takiego rebela, albo jak zobaczysz takiego, takie wiesz, masywne, wielkie amerykańskie samochody, no to robi takie, wow, kurde, co to za ciężarówka jest? To jest normalnie samochód na klasę, na kategorię B, nie? Robi wrażenie, ogromny, ogromny samochód. Rebela nawet nie widziałem w Polsce. Myślę, że gdzieś tam na pewno jest, ale generalnie mało się tych amerykańskich spotyka samochodów, poza oczywiście Mustangami, nie? Mustang to już bardziej taki europejski chyba samochód, a nie amerykański się zrobił. Taki polski, można powiedzieć. Tutaj gościu się gdzieś zahaczył, czekaj, pomogę mu. Zahaczył, nie mógł wyjechać z tych rur. Mam jakieś dropa z drugiego poziomu. Tu znowu ten gulf za mną jedzie, nie wiem, co on mnie śledzi, czy jak? Jakiś zlot ludzku zrobiliśmy, nie wiem, o co chodzi. Co oni tu robią? Czekaj. Ten gościu... Co tu się dzieje? Ale oni mieli chyba gdzieś tutaj checkpoint jakiś. Golf ojechał? Ty patrz, bo ten golf tutaj został. Nie wiem, o co chodzi. Tu jest jakiś typ, podawaj go. A, nie to nacisnąłem znowu. Dobra. 6 kontra 6. Oj, a 700 metrów, to jest tutaj już. Dobra, moja fura jest lepsza na offroady, ale nie wiem jak będzie właśnie z prędkością. Przyspieszeniem. Dawaj! Cisnę do końca tego gazu, ale tutaj będzie ciężko go wyprzedzić. Aaa, shit. Ten sam poziom, no. Mogłem się obrócić najpierw w odpowiednią stronę, potem go wyzwać na pojedynek. Szlak! No i znowu w tym samym miejscu, zobaczymy co nam się tym razem trafi. Dzisiaj ogarniamy tą górę, a może następnym razem pojedziemy sobie na tą inną górę w innej części mapy, wiecie, tą taką najwyższą, nie? I sobie zobaczymy jak tam wygląda sytuacja, czy też jest dużo dropów, czy nie. Na pewno będziemy mieli dobry widok, ale wydaje mi się, że tutaj zaczynam lepszy. Jestem ciekawy, jak daleko te dropy możemy widzieć, nie? Na tamtej górze chyba będziemy mogli to lepiej sobie rozeznać. Okej, rozglądamy się, patrzymy co tu się pojawiło. Nic się nie pojawiło. Przynajmniej nie widzę nic tutaj w okolicy. No drugi raz tak pusto. Czasami tutaj jest po 3, 4, 5 dropów. O, czekaj, jeden w mieście jest, nie przyjrzałem się. Jeden jest w miasteczku, koło kościoła. A na pewno... Jedziemy sobie zobaczyć, nie? Ale więcej nie widzę. Z daleka, zobaczcie, kurczę, naprawdę daleko widać te dropy, tylko właśnie jak jest coś bardzo daleko, to czasami niezbyt dobrze widać, nie? Trzeba się przyjrzeć, żeby coś dojrzeć i zobaczymy co tym razem, no... No mamy złe przeczucia, wiecie? Złe przeczucia co do tego dropu. No zobaczymy. Okej, mini, no. Miniaczem zawsze wszystko przegrywałem. Nie jestem zadowolony z tego, no, dropu, ale no... Poziom chociaż mamy, to tyle dobrze. Patrzcie, ta fura wygląda tak groźnie, a ja teraz malutkiego Mini Coopera nie mogę w ogóle dogonić. To jest naprawdę słaby samochód, on powinien być, nie wiem, na drugim poziomie czy coś. Słabe auto. Nie wiem, czy pokonam tego gościa, naprawdę, i nie będę się wstydził z tego powodu, jeśli on mnie rozwali. Krótkie biegi, co chwilę trzeba te biegi zmieniać, no ale to wiecie, jak ktoś ma automat, to się tym nie przyjmuje. Ale generalnie zupełnie nie zachowuje się jak jakieś auto offroadowe. Zobacz, Mini Cooper już gdzie jest, a gdzie ja jestem, nie? Zobaczymy, czy go na prostej tutaj dogonię. Patrz, jak się wolno rozpędza, zobaczcie jak licznik, nie? Co się dzieje z licznikiem? Patrz na tą prędkość, no kurde, Passat, poziom Passat. A to jest jakiś, wiesz, dakarowy samochód, nie? No powinien być fantastyczny. I zobacz, Mini Cooper robi mnie jak chce tutaj. jedzie sobie shooterkiem. Dobrze, to ja też pojadę. Właściwie błotko takie trochę, nie? Dobra, doganiam go. Tutaj powinienem trochę szybciej jechać. Mimo wszystko Mini Cooper jest to samochód bardziej szosowy, a mój Mini Countryman jest bardziej ta... O, patrz, co? Ej, jak to nie wyrobiłem? Samochód offroadowy i nie miał w ogóle przyczepności na takim zakręcie? Jak to jest możliwe? Ja myślałem, że na pewniaka się wyrobię, nie? Mega słabe auto, zobacz, nie mogę Mini Coopera dogonić. Mówię wam, jak przegram ten pojedynek, nawet nie będzie wstydu dla mnie. Muszę jechać na przełaj, bo w ten sposób tylko wygram z Mini Cooperem, poważnie. Ej, powaga, naprawdę. O kurde, nie wy...
Boże. Jezu, no. Nie bierzcie tego auta. Dobrze, teraz zobaczmy sobie, jak będzie wyglądał tutaj dropik. Czy tym razem nam się poszczęści? Czy znowu będziemy mieli mini countrymana? Zaraz, muszę się trochę zatrzymać. Wydaje mi się, że gdzieś tam, ale to chyba nie dym jest. Gdzieś tam w miasteczku, tak mi się zdawało, ale to po prostu może być taki kolor jakiegoś budynku, a nie dym. Spróbuję sobie tu jeszcze pojeździć. Chyba nic nie widzę. Zobaczcie, spora taka przestrzeń, wydawałoby się, że tutaj zawsze będą jakieś dropy, nie? A zobaczcie, no nie do końca. Musimy sobie jeszcze na tą dużą górę podropić, w sensie tam się respić i zobaczyć, jak tam będą dropy wyglądały. Czy faktycznie będzie ich więcej, czy nie? O, widzę, że tutaj coś już się pojawiło. Czy to będzie Unimog? Zobaczmy. Unimog to jest ogólnie kiepskie auto, wolne takie. Nie, to jest Audi RS2, to jest dobre auto. To jest bardzo dobre auto na drugi poziom. Może rozwalić nawet auto z piątego, lekko. Jedna osoba ostatnio mi napisała taki komentarz: Lucek, podobają mi się twoje filmy i przez ciebie kupiłem kierownicę, ale w Porsche się nie da jeździć na kierownicy. Czemu? On mówi, no bo tutaj te samochody jakoś tak strasznie driftują, nie wiadomo, nie można się przyzwyczaić do tego, do tej jazdy na kierownicy, jest tak dziwnie. I ja dokładnie to samo miałem kiedyś, też takie, dalej samochody oczywiście driftują i tak są takie, wiesz, no, ślizgają się, nie są takie przyczepne, jakbyś tego oczekiwał od samochodu, który ma doskonałą jakąś tam trakcję w rzeczywistości i jakiś, wiesz, docisk aerodynamiczny, nie wiadomo co jeszcze. No generalnie w Fordzie takie samochody, właściwie wszystkie samochody, które mają tam powyżej 700 koni mechanicznych, nawet powyżej tych 500 koni mechanicznych, to po prostu latają bokiem, zdzierają kapcia i tak jest tutaj. No dodatkowo jest ta fizyka tak zrobiona, żebyś sobie często tutaj driftował w tej grze i to już chyba od Forzy Horizon 1 tak jest, bo sprawdzałem sobie to jakiś czas temu i może w jedynce aż tak bardzo nie driftowały, to już w dwójce te samochody zaczęły bardzo, bardzo driftować. Proszę bardzo, Lancia. Samochód, którym również bardzo często przegrywam. O. No i tym na przykład jest bardzo ciężko opanować. I z kolei ta osoba też mi pisała, że no kurczę, jak się jeździ na offroadach, to już totalnie nie można auto wyczuć. Leci na lewo i prawo, nie wiadomo co z kierownicą zrobić. No tak jest, tak jest. Taka jest Forza, nic na to nie poradzę. I trzeba to po prostu wyczuć na tej kierownicy, trzeba tego się nauczyć. Nie ma innej rady, no, trzeba popróbować. I mi to bardzo dużo czasu zajęło, żeby jakoś ogarnąć tą jazdę w Fordzie. A i tak czasami łapię się na czymś, że jeździ się jakoś mega, mega dziwnie. No, tak jest, taka jest Fordza. Teraz nie wiem, czy jechać na asfalt, czy cisnąć offroadem, ale to już chyba nie ma znaczenia, bo to jest Lancia. Kolejny samochód, którym zawsze przegrywam. Cholera jasna. W zasadzie ten odcinek, tutaj niewiele było wygranych i pojedynków. Jak były pojedynki, to je przeważnie przegrywałem. Ale zależało mi na tym, żeby sprawdzić sobie tą lokację tutaj początkową. Czy to jest dobre miejsce do dropienia samochodów. No i póki co muszę powiedzieć, że jestem niemile zaskoczony, bo niewiele tu dropów jest chyba, albo po prostu nie doczytują się. Zawsze gdzieś tam z tej prawej strony coś jest, nie? Jak się zjeżdża. A tutaj na tym obszarze on jest taki przeważnie pusty. Niewiele widać. Następnym razem faktycznie spróbuję sobie tej takiej góry. Tej dużej takiej, nie? Co tam kiedyś robiłem mój ulubiony wyścig, czyli Tour de Podlasie. Mamy tutaj Lancię, samochód, którym, jak widzieliście, bardzo często wygrywam. Praktycznie od razu, jak biorę ten samochód, to wygrana w kieszeni. Kiedyś miałem go na poziomie 10, nie wiem czy dokładnie ta wersja, ale też była jakaś Lancia. I też nią przegrałem, też się jechało do dupy. Nie wiem czemu tak ją robią, bo te samochody ogólnie, jak się je dobrze stuninguje, to są bardzo dobre w tym jeżdżeniu po offroadach, nie? Ale generalnie jak z kimś biorę, robię jakiś wyścig i mam Lancię, zawsze się cholernie boję, co się zaraz ze mną stanie, no. Tutaj mamy jakiegoś łebka. O, powiem wam, nieważne jaki ma samochód, pierdziele, szósty poziom, pięknie.
Jadę tutaj. To jest moja jedyna szansa, żeby... O, w drugą stronę jedziemy. To jest moja jedyna szansa, żeby nabrać prędkości, chciałem powiedzieć. Ale to już chyba po ptokach. To jest Audi RS7, RS6. Gościu musiałby naprawdę jakoś wybitnie słabo jeździć, żeby dał się pokonać, no. Ja już jadę tu na skróty, bo wiem, że znam ten skrócik tutaj, jest bardzo fajny. Można dużo zyskać, jak się dobrze pojedzie. Ale gościu... O, gościu go chyba nie zna, więc mam szansę go wyprzedzić. Będzie go tymi slalomami? Poważnie? Nie wierzę w to. Ej, nie wierzę, ja zaraz zdobędę chyba Audi. Ale trafiłem fajnego przeciwnika. Idealny do lunchi. Gość w ogóle pojechał gdzieś tam naokoło. Przez Festival Horizon będzie cisnął. Może spojrzał sobie na mapkę i powiedział: brzmi jak dobry plan. A teraz patrzę, że chyba nie bardzo. Ja pierniczę i dropnę sobie Audi. Jakby gościu pojechał tutaj pod górę, przed tymi slalomami, to już nie miałbym po co jechać nawet, nie? Audi jest dużo szybsze i dużo lepsze od tej lunchi. No, wiadomo, ja mam trzeci poziom, ale on ma jakiś tam szósty chyba, nie? Czy piąty. No ale generalnie tym samochodem jest ciężko. On tak potrafi być mega, mega niestabilny na nierównościach. I można się nim bardzo, bardzo łatwo rozwalić. Ale skróciłem sobie fajnie drogę. On chyba planował jechać asfaltem. Zobaczył trzeci poziom, to już to... Trzeci poziom to... Kurde, ja mam Audi. Jak to Audi w końcu? A, to RS4 jest, a nie RS6. No, ale mi się mylą, bo tutaj wyglądają podobnie w tej grze, nie? Ciężko tak to wyróżnić gabarytowo te samochody. RS6 jest trochę chyba szersza, nie? Od RS4. Nieznacznie, ale jest szersza. Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka. Co to jest? Lanshir? Lanshir z trzeciego poziomu. Nie chciał się ścigać. Chodź, kurde, masz też dobre auto. Możemy jak najbardziej stoczyć ciekawy bój. Cieka. Chodź, Lanshir. Ostatnio wstawiłem sobie vloga z moim autkiem. Po 3000 km, jak sobie przejechałem. Możecie sobie zobaczyć na moim drugim kanale, nazywa się Łukasz Kos. I tam ktoś napisał: Lucek, dlaczego nie kupiłeś sobie Lancera, tylko do tego Grata? Mi się ten samochód bardzo podoba, nie? Lancer też jest ładny z wyglądu. Kurde, znowu nie to nacisnąłem. Lancer też ładny z wyglądu, ale ogólnie ludzie, którzy piszą takie głupoty, totalnie nie są rozeznani w dostępności i cenie eksploatacji samochodów, nie? Dostępności części do tych samochodów. Do Mitsubishi części ogólnie są trudno dostępne i są dużo droższe niż do Mercedesa, nie? A ja mam właśnie dużo komponentów w tym moim samochodzie z Mercedesa SLK pierwszej generacji i mi tych części łatwiej jest dostać. Na przykład sprzęgło do mojego auta pasowało z Mercedesa Vito. Można było je dopasować, nie? Też nie było łatwo je zdobyć, ale udało się znaleźć i wiesz, zainstalować. Także no jakby dużo jest takiej krytyki na to moje auto, bo ono wygląda tak niecodziennie, nie? I nie było w żadnym filmie jakimś fajnym i ludzie nie kojarzą dobrze tego samochodu, a generalnie on jest bardzo fajny, tylko minusem jego jest to... Minusem, on ma podobny minus jak Toyota Supra MK5. MK5, ta najnowsza Supra, wygląda okropnie na zdjęciach. Ona po prostu nie prezentuje się dobrze w obiektywie. I tak samo jest z tym moim Crossfire'em. On po prostu w obiektywie wygląda słabo, a w rzeczywistości prezentuje się świetnie. Jest szeroki, ma takie masywne, fajne kształty. Jakby w rzeczywistości naprawdę ładnie wygląda, jest dużo miejsca w środku, jest taki, no masywny, nie? Fajny samochód. Ale wiesz, ci co nie znają się za bardzo i nie mieli do czynienia nigdy z tym autem, no to oceniają to tak. No i mają w sumie prawo, no bo co? Nie każdy ma dostęp do wszystkich aut, no ja. To jest też takie rzadkie auto. Ale chciałem mieć coś takiego właśnie, coś takiego innego niż te wszystkie BMW, Mercedesy, te wszystkie Volkswageny. Chciałem mieć coś takiego ciekawszego, nie? No i sobie sprawiłem Chryslera. Dobra, tu gdzieś na górze widziałem dropa. No już raczej ciężko będzie dorwać coś lepszego od siódmego poziomu, od tej Alfy. To jest w ogóle ciekawe auto, zobaczcie, nie mogę wam obrócić kamerę, ono jest generalnie malusieńkie, nie?
Jeszcze ten kogut policyjny na dachu, pięknie. Dobra, ktoś tutaj próbuje mnie atakować, bardzo dobrze. Znowu Lancer! Oj, może być ciężko. Może być ciężko, trochę zapaliło mi się pod tyłkiem teraz. Lancer może mnie tu kurde porobić. O pierdziun, ale niewiele brakowało. Masakra, nie wiem, to było kilka metrów przewagi mojej. Ekstra. Dobra, koło mnie przyjechało Subaru jakieś. Ucieka, Subaru uciekło, gonimy GTR-ką. Może być ciężko pokonać, bo GTR tutaj strasznie wyskakuje na tych wertepach i no, może być ciężko go opanować, jak będziemy się ścigać na przełaj. Ale chcę spróbować, chcę zaryzykować. Może coś z tego będzie. Gościu ładnie uciekł, no, ciężko go podgonić. Generalnie tych, co ciężko jest podgonić, no to raczej się już nie ściga. Zobaczcie, jak ten GTR wyskakuje mi tutaj. Gdyby wyzwać go w miejscu, gdzie jest trochę asfaltu, to pewnie dałbym sobie jakoś radę, ale zobaczcie, no, ciężko mi to Subaru dogonić jest. Gonię. Okej, wyjechał sobie na asfalt, to my też hamujemy pulsacyjnie, bo nie mam ABS-u włączonego. No i nie wiem, czy się uda. Tutaj same słabe dropy, bo już by ktoś je zgarnął, gdyby były dobre. To nawet się nie pokazało, co za dropik. O kurde, ale to dobrze wyczuł. Już sobie zawrócił? Pojadę tu. Nie wiem, czy to dobry pomysł tu jechać, ale zaryzykuję. Tam potem zjedzie się na lewo na górę i z tej góry się powinno zjechać do celu prosto. O nie. O fuck. Dobra, on pojedzie sobie przez jezioro, tam go to powinno troszeczkę spowolnić. Więc jeszcze mam szansę nadrobić. Tylko nie kolejne drzewo, dobra, super, udało się wyminąć. Ten GTR jest strasznie sztywno, się nie nadaje do tych tematów. A Subaru? No jednak trochę lepiej, nie? Jechałem tym Subaru i całkiem w porządku tam sobie radziło. Muszę sobie naprawdę jakoś tutaj naćwiczyć. Jest! Chyba wygrałem! Nie wiem, ale chyba się udało. Tu mnie chyba strefa goni. O nie, Aventador, jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, ten to już w ogóle jest twardy. Musimy kogoś szybko na pojedynek wyzwać. Tutaj, ktoś jedzie w moją stronę. To będzie dobra opcja, dawaj go, szybko. 9. poziom, jedziemy w tamtą stronę, od razu tam będzie meta. Jest! Chyba będę musiał przez jezioro przeskoczyć. Gościu miał który? 10. czy 9. poziom? Jezu, jak to lata. Masakra, jedź! Dawaj, w cel! Kurde! Nie! Jedynka, wbijaj się, jedynka! Oh my god! To są właśnie problemy kierownic, no. O Boże! Udałoby mi się go pokonać, widzieliście, że byłem na przedzie, ale no... Jest jak jest. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!